Emigrat to rodzaj hołdu, refleksji na temat idei emigracji. To pana słowa. Skąd pomysł, aby temu zjawisku poświęcić wydarzenie muzyczne? Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, pani Karolina Grabowicz, zadzwoniła do mnie któregoś dnia i złożyła takie zamówienie. To ja przyjąłem spontanicznie i z radością i od razu, bo to jest teren, na którym się poruszam właściwie płynnie, w tym sensie, że... I emigracja, i muzyka. Tak, i muzyka. I muzyka jest świetnym językiem do opisu emigracji, bo on jest wystarczająco niekonkretny. I ja traktowałem tę pracę jako taką wyprawę bardzo osobistą w głąb tych emocji, które gdzieś tam rekonstruowałem. Chciałem, żeby to było osobiste, bo inaczej to przekształciłoby się to w rodzaj wypracowania na temat i z tezą, i to zawsze jest niedobre. No i dzieło powstało i ono ma już swój kształt, prawda? I ufam, że będzie okazja pokazać go oprócz Gdyni, także w innych miastach. A kto współpracuje z panem przy tym wydarzeniu? Zaprosiłem do współpracy Polską Orkiestrę Kameralną Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, a także chór Uniwersytetu Gdańskiego, którym kieruje Marcin Tomczak. Chór znałem już z czasów, kiedy po raz pierwszy byłem na Wybrzeżu, to był rok 2005, kiedy wykonywano tu moją kantatę dla wolności z okazji 25 lat Solidarności. A z kolei Wojciecha Rajskiego, znakomitego dyrygenta, poznałem, kiedy wykonywał mój utwór zaraz po Oskarze w Filharmonii Łódzkiej, a potem byłem jego gościem z kolei tutaj w Sopocie na jego festiwalu, gdzie zagrano całą dużą listę moich filmowych muzyk. Tak jak pan wspomniał, to jest kolejny projekt dla Trójmiasta. Dobrze się pan czuje na Wybrzeżu? Wyjątkowo. Jest jakaś taka dobra chemia między Trójmiastem a mną. Zawsze tu się rzeczy udawały, mimo czasami warunków, które były niesprzyjające. Mógł padać deszcz, mogła być wichura, a na końcu wszystko się bardzo ładnie stabilizowało i ludzie byli życzliwi dla mnie tutaj bardzo. Doznałem wielu gestów uprzejmości, także wracam z radością zawsze do Gdańska, do Gdyni czy do Sopotu. A czy Trójmiasto ma coś wspólnego z Los Angeles? No, dostęp do wody. Jest to nadmorskie miasto, a więc ma pewną w sobie poezję, jaką mają wszystkie nadmorskie miasta. Wszystkim można spojrzeć i zobaczyć bezkres wody. To jest bardzo uwalniające. Też takie miasta zawsze są bardzo ruchliwe, w sensie wewnętrznej migracji. Mieszkają tu ludzie, którzy się nie zasiedzieli z reguły, którzy przyjechali tu stosunkowo niedawno. Wiemy, że cała Gdynia powstała w okresie międzywojennym, więc jest to najmłodsze wielkie polskie miasto. Gdańsk zupełnie inna historia, prawda? Obciążona ogromnym balastem. Sopot jeszcze inna historia, także jest to fascynujące. Trójmiasto jest fascynującym miastem, miejscem w Polsce, które ma zupełnie niepowtarzalny kolor i które, no, tak się wydaje, jak się przyjeżdża, jakby się wyjechało za granicę. Migra Symfonia Bez Końca to pełny tytuł pana widowiska. Czy emigracja to takie piętno na całe życie, właśnie bez końca? Długa emigracja na pewno. My emigranci rozumiemy się znakomicie. Jak ja spotykam kogoś, wszystko jedno, Francuza, Niemca, Szweda, który spędził poza swoim krajem wiele lat, to my się rozumiemy w mgnieniu oka. Bo łączy nas to, że my wisimy gdzieś po środku, gdzieś na środku Atlantyku. I gdzieś tam nasze emocje, nasz punkt widzenia trochę się różni od tego po jednej stronie i po drugiej stronie. Co jest ciekawe, bo daje nam to przywilej oglądania rzeczy inaczej, ale też męczące dla tych, którzy nas znają, bo nigdy się nie zgadzamy do końca z niczym. Czyli emigrantem trzeba się urodzić? Nie no, emigrantem można się urodzić albo nie urodzić, jak się już jest, to jak śliwka w kompocie, prawda? Czyli raz się przekroczy tę granicę czasu, bo nie fizyczną granicę, granicę czasu, bo to czas jest istotny bardzo, to potem skutki są nieodwracalne. Nasza głowa zmienia swoje oprogramowanie i staje się inną głową. Jednak od najmłodszych lat myślał pan o życiu za granicą, bo chciał pan zostać dyplomatą. Tak, ale ja traktowałem dyplomację w kategoriach mitycznych. Ja dużo czytałem, bardzo dużo. Jako mały chłopiec czytałem mnóstwo książek. I gdzieś tam ten model dyplomaty jako osoby
bardzo kulturalnej, inteligentnej i obytej, takiej, która ma wiele dobrego do zrobienia, gdzieś tam w głowie mi się zasadził. I dopiero się ocknąłem na studiach, studiowałem prawo w Poznaniu, kiedy zrozumiałem, że tego zawodu nie ma już w takim sensie, w jakim on w tych książkowych wzorach gdzieś tam mi towarzyszył. Ale gdzieś tam był to głód, który się potem zrealizował. Ja stałem się dyplomatą poprzez muzykę, prawda? Że muzyka jest dużo skuteczniejszym językiem nawiązywania kontaktów i reprezentowania Polski, jeśli tak mogę powiedzieć, bo jest w niej mniej kłamstwa, jest ona dużo bardziej uczciwa. A czy to znaczy, że też przykładał Pan szczególną uwagę do języków obcych? Mhm. Niespecjalnie. Ja się nauczyłem angielskiego dosyć szybko, bo podróżowałem. Dlatego, że kiedy zacząłem koncertować w późnych latach 70. z orkiestrą 8 dnia, to jeżdżąc po Europie oczywiście musiałem rozmawiać. Tam się nauczyłem angielskiego tak bardziej praktycznie. A po latach w Ameryce oczywiście to się utrwaliło. I przez to, że wyjechałem do Ameryki, już zaniedbałem inne języki obce. Także ten angielski, który jest językiem dominującym w naszej branży, wystarcza mi w zupełności i on mnie rozleniwił. I także już odpuściłem sobie niemiecki, hiszpański, włoski, nawet chiński, który, prawda, też okazuje się niekonieczny, jeśli znasz angielski. Jednak to nie dyplomacja otworzyła Panu granicę, a wspomniana Fidola Fischera. Tak, to było ciekawe, ponieważ kiedy ja zaczynałem karierę muzyczną, to było mi łatwiej, bo miałem instrument, na którym nikt nie grał. I to jest taka tajemnica, że gdybym był pianistą, mając wszystkie moje wady, nigdy nie byłem dobrym studentem, wybitnym studentem fortepianu. Byłem bardzo przeciętny. Podobno nawet stronił Pan od ćwiczeń. Właśnie, nie miałem dyscypliny. Natomiast fidola była taką przygodą, to był instrument, na którym nikt nie grał. Jest to rzadki rodzaj cytry, gdzie ja musiałem sam zbudować technikę gry na tym instrumencie. Prowadziłem dwa smyczki i tak dalej. I z tego wyszedł instrument bardzo oryginalny, który mi otwierał drzwi właściwie wszędzie. Zaczęliśmy koncertować z moim przyjacielem Grzegorzem Banaszakiem w całej Europie i w końcu wylądowaliśmy w Ameryce.